Dzisiaj film z cyklu Powrót do przeszłości. Znalazłem w moim archiwum na dysku twardym taki jakiś tam filmik, jak wyciągałem tył z kodzinki. Także dzisiaj zobaczysz, jak podłączyć do zera, jak się to odbywa, jak wyciągnąć sobie tam w przydomowym garażyku lekko uszkodzony samochód. Jedziemy! Dobry! Blacharka dzisiaj. To, co Kubusie lubią najbardziej. Nic ci lansu tak nie doda jak samochód marki Skoda. Dlaczego musimy tutaj poprawiać blacharkę? Bo tu jest dziura i tu będziemy wyciągać. Podłączymy sobie do zera. Tutaj mamy takiego Black Hawka, Black Hawk, jakby ktoś nie wiedział. Czarny jaszcząb. Patrzcie, nie wiem, czy ja mówiłem, czy nie. Tą skodzinkę kupiłem bezpośrednio z miejsca wypadku, jak pracowałem w pomocy drogowej. I wypadek. Pytam się kobiety, jak to się stało, nie? Ona taka roztrzęsiona mówi, proszę pana, ja się zderzyłam z tym samochodem, ponieważ on w ogóle nie ostrzegał o tym, że się chce ze mną zderzyć. A ja się pytam, a to nie mogła pani jakoś uniknąć tego, ominąć? No, no a jak? A co miałam? W domu zostać? Albo tramwajem jechać? Jak miałam uniknąć tego wypadku? Kocham was, kobiety. Bierzemy się za podłączenie do zerka pod spód tutaj i jedziemy z koksem. Od czego zaczynamy? Od naszej rury tutaj. Mamy taką rurę specjalną. Twardą bardzo, grubą. O! Przekrój to, ona ma to jest pół centymetra. Ona ląduje pod samochodem. Sorry od razu za te hałasy tam. To Basia, ale jest tak, że odkąd w okolicy u nas zamieszkali cyganie, to Basia już nie chodzi z psem na spacer, tylko non stop dywany jakieś nosi. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na to i właśnie tam dywan pierze za ścianą, także sorry. Ale z kim się zadajesz, takim się stajesz. Dobra, rura, potrzebujemy jeszcze uchwyty. Gdzie są moje uchwyty? Opa. Takie uchwyty. To ląduje pod progi. Dwa. Poćwiczyć można. Kurde, jak tak z przodu stoję, to jeszcze dobrze. Gorzej jak się obrócę. Jest figurka, nie? Dobra, co tam jeszcze? No to jest tak normalne, ja sobie rozumiem, żeby dorosły mężczyzna nie mógł normalnie wziąć Snickersa zjeść. Albo 8. Można. Stać mnie, pracuję to żrem. Nie o tym. Podłączymy to dziadostwo pod spód. Tam jest, jak ja wiem, to jest śruba 16. A skąd wiem, że jest 16? Bo u mnie na urządzeniach różnego rodzaju mam podpisane pisakiem, jak są jakieś śruby, jaka to jest śrubka. Jak jakaś szczególnie nietypowa, typu 16. Także mi jest potem łatwiej. Zaczynamy od zamocowania naszych uchwycików. A, żona mi właśnie powiedziała, że mam spodnie na tyłku rozdarte. Także jak coś tam było widać, to sorry. Ale wiecie, jakie ja mam podejście do tego wszystkiego? Jak gołąb. Czyli sram na wszystko. Zakładamy. Tutaj teraz odległość małe znaczenie ma. Ważne, żeby z drugiej strony na taką samą odległość sobie odmierzyć i taki sam odstęp sobie założyć. Działa, to działa. Raz, dwa, nie za mocno, ponieważ to jest odlew żeliwny, może pęknąć. To ma takie ząbki, to i tak się będzie trzymało. To zresztą przy takiej robótce, co my teraz będziemy robić, to tam dużej siły nie ma. Wszystko siedzi. I druga strona tak samo. Kolejny etap, przełożenie rurki. I teraz dlaczego mówiłem, żeby odstępy były takie same? Jeżeli byście zrobili to troszkę krzywo pod ukosem, to tej rury byście nie przyłożyli. To jest milimetr dosłownie różnicy i tego byście nie przełożyli już tej rury. Także to musi być równiutko. A po drugie, aby było krzywe, to by mógł wam się dozer ześliznąć albo pokrzywić, powyrywać tam wszystko. Także pamiętajcie, odstępy identyczne, jeżeli coś robicie takiego. Rureczka przełożona. Następnym etapem pracy jest, aby podnieść tą rurę, w naszym przypadku do wysokości 28-29 cm. A dlaczego? No tutaj mamy takiego koziołka ustawionego na 30, a dlatego, żeby pod tą rurę musi nam się ten nasz dozer zmieścić. On ma 28, jak dobrze pamiętam. To jest 27-28. Fajnie jest, jak masz dwa lewarki. Ja mam dwa lewarki, 1-2, podkładam sobie pod koziołki, pod progi i jadę w górę. Ale dzisiaj nie każdy ma dwa lewarki, a to zrobimy jednym. Czyli pompujemy. Nie każdy lewarek podnosi tak wysoko. Także można sobie coś podłożyć. Na przykład teraz tego koziołka najpierw pod próg obniżyć, potem jakąś deskę podłożyć. No trzeba kombinować, chyba że macie lewarki takie, które podnoszą na, nie wiem, na pół metra, nie? Mam tam z tyłu taki, no ale to nie o to chodzi, żeby wam pokazać praca garażowa. Jeszcze łatwiej jest, na przykład tutaj mam dozera, też dozera, kurde, Highlifta. O, pokażmy go, wow, bo też fajna zabawka. To jest oryginalny Highlift amerykański, patentowy. O, czekajcie, tu będzie patent widać. Widzicie? USA, patentowy. I teraz taka rada konsumencka by się zdało. Nie kupujcie chińszczyzny w przypadku. Rzeczy, od których zależy wasze życie, mają być patentowe. Ja nie mówię, że to utrzyma samochód, się nie zawali i nie zginiecie, ale jeżeli wam się coś stanie, krzywda i coś tutaj, jakaś krzywda naprawdę się stanie, to możecie zaskarżyć ich do sądu. A jeżeli kupicie na ale drogo od Chińczyka, to skarżcie się sobie, kogo tam chcecie potem. Znajdźcie potem producenta i tak dalej i spróbujcie kogoś oskarżyć w Chinach. To zobaczycie różnicę. A to jest patentowe, atestowane, oryginalne, amerykańskie. Jak się wam coś stanie, możecie iść do sądu. Taka różnica. Także tylko oryginalne rzeczy, jeżeli zależy od tego nasze życie, bezpieczeństwo. No i zobacz, dwa koziołeczki podłożone, podstawione, zwał jak zwał, i mamy tam całą naszą ładną rureczkę. Ja byłem ostatnio u kolegi, tu mam pod, o, i on zaczepił dozera za belkę. Ja mówię, kurde, ludzie, to się przecież trzyma tam na gumkach, na tym, to jest ruchome, to się urwie i będzie gnój, a nie to auto będzie czy ślady zostawiać. No wiecie, no nie powiem wam, u kogo to było, bo by mnie Jacek zabił, no ale... Także rurę mamy założoną i podnosimy nasze, znaczy i będziemy wyciągać nasze autko rodzinne. O, właśnie, a propos, a wiecie dlaczego Skoda to jest auto rodzinne? Skoda jest to auto rodzinne dlatego, że kupił ojciec, matka tankuje, a jeździ córka. Dlatego jest rodzinne. Kurde, prawie za każdym razem mam tutaj przemeblowanie, jak coś robię. No mały ten mój garaż, no ale co zrobicie, no. Słuchajcie, no w Berlinie każdy centymetr, tu się nie liczy na metry, tylko każdy centymetr kwadratowy kosztuje majątek, no nie oszukujmy się. Także nie mam pięknej hali, bo nie mam, ale ciekawostka, nie mam też kredytu we frankach, ani żadnego innego. Także wybierzcie sobie co lepsze. I to nie to, bo wiem, że zaraz mi tutaj hejt frankowicze napiszą, to nie to, że ja mam coś przeciwko frankowiczom. Chcieliście sobie wziąć kredyt we frankach, to sobie wzięliście, to tam jest każdego indywidualna sprawa, no. Ja prawdę mówiąc, to ja nawet nie wiem, jaki jest kurs franka i mnie to nie obchodzi, mam to gdzieś. Co mnie to obchodzi? Tym nie będziemy pracować. Kiedyś może wam pokażę, co to jest, bo to jest fajna rzecz. To się zakłada na dozera, przekłada łańcuszek i można na przykład progi w dół ciągnąć. Ciekawa sprawa. A propos, Black Hawk to też amerykańskie, tak samo jak i ten dozer. Highlift, przepraszam. Co mi z tym dozerem, kurde? Dobra, jazda z nim. On mi się trochę... Zobaczcie, on mi się trochę tak tańczy tutaj, przewraca. Dlaczego? Ponieważ ja go obciąłem. Serio, zobacz, tu masz drugą część od niego. Obcięta, on jest 1,5 metra obcięty. Tym dozerem mogłeś dosłownie... Czekajcie, kurde. Tym dozerkiem wcześniej mogłem nawet ciężarówki ciągnąć, ale ja mam mało miejsca i się tym obrócić to było mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Dlatego obciąłem go. Kto Boga temu zabroni. Sam sobie kupiłem i sam sobie obciąłem. Łańcuchów. Rada konsumencka, uwaga! Jeżeli ciągniecie auta i potrzebujecie łańcuchy, porządne łańcuchy, ja łańcuchów mam od groma i to takie naprawdę, o! Słuchajcie, łańcuchy do wyciągania samochodów kosztują majątek. Jak sobie wejdziecie gdzieś na jakąś stronę, majątek to kosztuje. Wiecie skąd ja kupowałem łańcuchy? To są łańcuchy od koparek, od dźwigów, ponieważ dźwig tam podnosi ileś tam lat, przegląd musi zrobić nowy i łańcuch idzie nowy. Nie może łańcucha dalej używać. A mnie to nie przeszkadza. Dlatego za grosze można kupić łańcuchy budowlane. Nie w motoryzacyjnym dziale, tylko w budowlanym. Tam gdzie są maszyny, tam gdzie jest właśnie takie ten. Także zwróćcie uwagę. Potrzebujesz łańcuch? Kup sobie używany łańcuch od dźwigu. La la la. Jazda. My potrzebujemy go tutaj. I jazd. Ale za czym tam jedziemy? Nie wiem, czy przejdzie nasza blokada. Co ja tu robię? Tak ma być. Piękne dźwięki. Przejdzie to czy nie przejdzie? Czy będziemy musieli potem blokadę zakładać? Przeszła na milimetr pod belką. Super. I się cieszę. No i tak nam wystarczy, tak trzeba sobie tam zaklinować. No i bajo. Dozerek zamontowany. Zaraz będziemy ciągać, ale jeszcze ciekawostka. Porada konsumencka kolejna, macie ode mnie to za darmo. Zobaczcie, tu mamy pompę. Oczywiście oryginalną Black Hawka, ale słuchajcie, tutaj powinna być, bo miałem pneumatyczno-hydrauliczna pompa, taka tylko taki pedał się naciska i tutaj mi się pompowało i tak dalej, ale to się po prostu zepsuło się i co ja sobie wymyśliłem, abym nie musiał pompować tego ręcznie, zamocowałem tutaj sprężynę i teraz mogę to pompować nogą. Polak potrafi, zobaczcie, tu się pompuje, a tu się przesuwa, zwalniając zawór, spada. I to wszystko mogę robić nogą. O. Tak samo zwalniać, czy luzować. Wszystko mogę robić nogą, a tutaj mogę sobie pracować rękami. Oczywiście mam w planie kupić nową pompę, ale... Oryginalna Black Hawka kosztuje ponad $500 plus koszt przesyłki, jakieś cła, pierdoły i tak dalej, a powiem szczerze, no nie byłem za bardzo z niej zadowolony. Samo przez się, że się zepsuła. Powiem wam, chciałem kupić jakąś inną, Oczywiście trzeba będzie do tego adaptery jakieś pomontować i tak dalej, żaden problem. Z tym, że pompy są przeciętnie od 100 euro do 2000 euro. Taką rozbieżność mają. Także jak wiecie panowie blacharze o jakiejś dobrej pompie, a nie drogiej, tak mi się wydaje 300-400 euro, dajcie znać w komentarzach, bo muszę coś kupić. A coś dobrego bym chciał po prostu. Jedziemy, ja podłączę łańcuchy i będziemy ciągać. Aby to zamocować, użyję takich uchwytów. To jest na śrubę 27. Skąd wiem? Bo sobie napisałem. Wiecie co? Głupia rzecz, ale potem chwytając dane urządzenie, cak 27. Już wiem, jakiej nasadki szukać. Nie muszę myśleć. To jest, wierzcie mi, w tych czasach to jest duży luksus, jak macie dużo do roboty. Tak. Wszystko siedzi. Tak się to odbywa. Teraz założymy jakiś cieniutki łańcuszek dosłownie, bo tutaj nie ma za dużo siły. Kolejna fajna rzecz. Podwójny hak ze specjalnym takim wąskim przepustem. Po co to jest? A po to, że jak masz łańcuch i zakładasz sobie tu, to możesz sobie szybciutko zmniejszyć, powiększyć łańcuszek. Zobaczcie, cak, cak. I to jest nieważne, czy to jest łańcuch cienki, czy to jest łańcuch gruby. Uniwersalne urządzenie. Kosztuje wcale nie tak dużo, a bardzo, bardzo ułatwia, przyspiesza pracę. Świetna rzecz. Naprawdę świetna. Mam jeszcze takie. To jest akurat własnoręcznie robione. Działa w sumie tak samo. Przekładasz łańcuch i on się tutaj zakleszcza. I z drugiej strony drugi i tak to idzie. Ale wolę z tymi hakami pracować, bo jest szybciej. I to dosłownie, zobacz. Przykładowo, tak, tak. Hak. Naciągamy. I teraz potem troszkę naciągnę, mogę szybciutko oczko przestawić w jedną, drugą stronę. Świetna rzecz, naprawdę. Co, w ogóle zobaczymy, pociągniemy, co się będzie działo. Czy coś się w ogóle będzie działo. Zobaczymy, jak się będzie dozer zachowywał, bo podejrzewam, że będzie go jakoś inaczej mocować. Idzie w górę. No, to już wiemy, tam musimy go zaklinować na dole. No ja muszę troszeczkę... Przesuwa mi się, no wiadomo, że jak się pracuje na ramie samochodowej, to jest o 100 razy lepiej. No ale taki dozer jest tańszy, no i jest tańszy. O, jak ładnie idzie. Pomalutku, ale do celu. Nie chcę tego zerwać, dlatego będę sobie to ciągnął naprawdę bardzo, bardzo pomalutku. Poblokowane, ale ładnie idzie. Pamiętaj, jak chcesz sobie kupić takiego dozera, to weź pod uwagę to, że musisz mieć kilka lewarków, jakieś siłowniki, bo to musisz gdzieś jakoś zapierać, bo to tańczy. Kurde, komar. Lato mamy ciepło i komarów lata. Chociaż kolejna rada konsumencka. Pamiętajcie, komarzyca to jest jedyna kobieta, która nie odmówi wam bzykania przez całą noc. Także docencie to. Kurde, ile wam dałem dzisiaj rad konsumenckich. Ja to normalnie w telezakupy mango powinny występować. No i ładnie. Zwolnijmy troszkę niżej, 2-3 razy i wyciągnięte. I popuszczamy. Zobaczcie, wszystko nogą. Cak, popuszczone. Dzięki mojej technologii, co tutaj sobie wymyśliłem. Odkręcimy w dół i cacy. Zobacz, jak nie chce iść, to trzeba mu pomóc, naprowadzić go troszkę. Troszkę. Łatwiej wtedy jest. Ja sobie teraz zobaczę, zamknę klapę, rozmontuję to, czy nadal mam tam szparkę. Jak to wygląda, żeby nie przesadzić. No i zobaczmy to, jakby to ponaciągali. Tutaj zaświeciłem sobie latarkę, żeby mi świeciła tutaj, żebym widział, czy światełko jest, czy nie ma. Czekaj, żeby tutaj klapy... Ale to wymierzyłem, popatrzcie. Trzeba mieć szczęście, nie? I co, będzie światełko świecić, czy nie? Nie świeci, proszę, czarniutko, nie ma szczeliny, wyciągnięta. Także da się. Powyciągane, zabawa z dozerem skończona. Poukładać, posprzątać. Ale prawdę mówiąc, najtrudniejsza robota wykonana, czyli wyprostować samochód. Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek był merytoryczny, że Ci się podobało. Jeżeli tak, daj suba, lajka, co tam sobie chcesz. Pisz przede wszystkim w komentarzach, jeżeli masz pytania. Ja z chęcią odpowiadam na wszelkiego rodzaju pytania. Ode mnie to wszystko, czym da się ciepło. Cześć!